Joanna Holz, mieszkanka Kleczewa, która uległa wypadkowi samochodowemu 20 września 2010 roku, odebrała łóżko rehabilitacyjne zakupione ze zbiórki pieniężnej przeprowadzonej przez strażaków z OSP w Kleczewie. Jestem bardzo wdzięczna mieszkańcom Kleczewa, że ufundowali mi takie łóżko. Będzie mi pomocne w dalszej rehabilitacji. Miasto Kleczew zaoferowało swoją pomoc już niedługo po zdarzeniu. Pierwszym krokiem było przygotowanie mieszkania na powrót dwóch sióstr ze szpitala. Trzeba było szybko podjąć decyzję o tym, żeby przygotować na powrót tych córek inny lokal. Nie było problemu, żeby komisja samorządowa i wszystkie inne komisje rady zaopiniowały pozytywnie wniosek. Strażacy z miejscowej OSP zaoferowali swoją pomoc w zbiórce pieniędzy na niezbędne do dalszej rehabilitacji łóżko. Działania polegały na rozsyłaniu ulotek informujących o akcji i celu zbierania gotówki. Na apel odpowiedziało 8 miejscowych firm i kilkunastu mieszkańców gminy. Udało się zebrać kwotę, która pozwoliła na zakup tego łóżka. Rolę strażaków podkreślił także były prezes kleczewskiej OSP. Strażacy ochotnicy dotarli w godzinach nocnych do wypadku z udziałem Joanny i jej siostry, a już kilka dni później zajmowali się zbiórką pieniędzy. Strażacy jak strażacy są od ratowania, ale również i ta pomoc poza ratowaniem też jest konieczna. Podczas spotkania Joanna miała okazję osobiście podziękować za okazaną pomoc i wsparcie.